Tu miałem poczekać. Dobra, założony mamy. No nie wiem, no kurczę, eksplorujemy tutaj dalej, no bo ja... Ja nie wiem, co tu się gdzie może znajdować. No wreszcie się ktoś przyłączył, ludzie. Ile można, kurde, no. No nie wiem, możemy tutaj gościowi wykupić trochę więcej tego, w razie czego, żeby tu się bronić. 25 tysięcy, nie no, to jest samobójstwo, kurde. Kupowanie ich. Te są bardzo dobre, ale cholernie drogie. Szósty dzień, pierdziele, nie będę kupować tutaj żadnego. Gdzie to ktoś? Tutaj ktoś, nie? Coś. Kurde, to on może tutaj zaraz przyjść. Dobra. Skupienie i pełna mobilizacja w razie czego. Ja pierdziele, chyba was posrało. Z tymi smokami, nie? Ale ja będę jak najbardziej chciał te smoki pozabijać. Dobra, pójdziemy dalej sobie. Te ogry spróbować pozbierać. Tylko, że jest siódmy dzień. No dobra, to tam jak nie podniesiemy tamtych, to ten nam to zrobi. Czy zanim się skończy dzień, kogoś pragnę wykupić? Przydałoby się jak najbardziej. W tym zamku nie ma nikogo i w tamtym zamku również nie ma nikogo. Tak. Jest bastion, kurde. Tak mi się zdawało, że tutaj coś będzie. Strzelającego na pewno musimy. Dajmy sobie standardowo znowu błogosławieństwo, żeby tam nasze postacie były lepsze. Okej. Okay. Dziękuję. Dobra. Czyli ci zostają. A tych biorę. No nie, ci zostają. Przecież. A, ale kurde, ale ja tam łażę za wysoko. Dobra, pójdziemy tam. Spróbujemy sklecić jakąś drugą mizerną armię, nie? Trochę szybciej zaczęło iść, bo no nie idzie zbyt szybko. Kurde, jakie to są zakamarki. Tam jeszcze będzie jeden, tutaj jest ich pełno, dobra. Pararara. Wróg stoi u bram. Trzeba być czujnym. Czai się na zamek.
Zaraz się chyba tam wrócę. Gdzie jest cholera? Wróćmy się. Czy nie wiem, czy zdążę, ale... Aha, tylko że z taką armią, co ja tu mam do szukania. Nie, no kurde, ludzie. To już prędzej tym wejdę tutaj. Do zamku. Bez sensu. Ty się dalej kieruj na dół. No okej, wszedł. Będzie atakować. Chciał mieć pewność, że wszystko jest podkrywane. Dobra. Nie idziemy po niego. Kurde, nie mamy z nim szans. Nawet jak na taką armię, to nie mamy szans. Musimy tu wrócić koksem. A tym sobie tutaj jeszcze coś pozwiedzamy. To niestety strzelający pójdzie do piachu. No ale przynajmniej wiemy, jaką ma armię. Strzelać możemy tam, wiecie, no jakąś taką jednostkę, której coś faktycznie zabierzemy. O, faktycznie, tyle zabrałem. Dobra, on się tu rządzi. Niech mu tak będzie, to mamy odwiedzone, tak, bo stąd zaczęliśmy i teraz masz nową misję, przyjść tutaj i to mu odebrać, a my musimy się tutaj jakoś dostać, także lecimy w dół. Pionowo. Bo mnie gościu wkurzył. Może tym razem nie tyle co błogosławieństwo, ale byśmy kogoś przyspieszyli, żeby szybciej ze mną się rozprawił. Znaczy, żebym ja się tu szybciej rozprawił z tymi wszystkimi. Pererere. Tak, no ty najwięcej zrobisz. Prawie go maszyną pokonałem, nie? Skitu. Dobrze. Mistrzowskie ucznictwo. Nikogo nie zostawiam. Ciśniemy na gościa. Ten sobie niech zbiera. Dalej. Jeszcze nie zaglądałem do bastionu, ale tu raczej nothing especially. Dobra, facet spierdziela na dół i wychodzi jeszcze drugi. Przejmujemy zamek. No bo wiecie, wiadomo, kasa, nie? I przechodzimy do ataku. Na jednego, jak i drugiego. Dobra, to mamy już odkryte. Tym, żeśmy wreszcie doszli tutaj. Jest szósty dzień, więc możemy już w zasadzie poczekać tutaj na armię. No facet, kurde, nawet mnie nie denerwuj, no. Jest siódmy dzień, więc to ja tym nie zdążę. Tutaj tego. Kurde, to ja się nie wyrabiam. A gdzie tamten lezie? Ja pierdziel. No i to jest właśnie to. Dobra. Save, bo tutaj musimy podjąć dosyć ważną decyzję. Czy tam w lochach zaraz sobie kupię armię? No to nie będzie tak, że ja ten zamek puszczę, kurde, od tak, nie?
to nawet nie ma o czym rozmawiać. I teraz tak, Minotaur jest bardzo mocny, ale zarówno też i ten ptak strzelający też mnie martwi. Zajmijmy się nim w pierwszej kolejności. Dobrze. Ten to akurat nie równo zrobi. Dobrze, to lepiej Minotaura chyba. Oh yes. Dobra, dużo żeśmy stracili. 3 Archanioła. No i 3 tam koni. Zaawansowana ziemi, dobra. I my już tutaj lecimy, tylko moment, moment. Zamkniemy go od góry. Bardzo chętnie ich wezmę. Tu jeszcze jeden jest na dole. I tyle. I spróbujemy potem konie, Pegazy wziąć. A tutaj nie ten, znaczy to tam czekamy. Ale tutaj mamy coś do powykupywania. Szkoda byłoby stracić ten zamek. A skoro nas stać, żeby wszystkich kupić, to dlaczego nie? Mądrość, dowodzenie, taktyka i tutaj... Już mi facet gówno zrobi. No i spierdziela. Tak jak przypuszczałem. No cóż, zaraz coś sprzedamy i będzie mnie stać na przykład wszystkie kociołki, których już nie potrzebują. Dobra, lecimy tam. Weźmiemy stamtąd armię i... I wrócimy się do naszego tutaj głównego bohatera. Minotaura ma bardzo dużo, ale niestety go nie możemy zaatakować. Cholera. Wow, nie wzięliśmy na szota. Jestem pod wrażeniem. Dawaj tutaj. Ajajaj. Bardzo mocna armia. Tak nie ma co. No bo co, załatwię tego? No nie, no jeszcze trochę ich zostanie.
Tego się obawiałem. Ja, 6 Archanioła, bardzo dużo. Zaawansowany mistyczny, mistrzowska mądrość, może weźmy sobie. No i armia nam się powoli kurczy, ale jeszcze ją mamy jako taką. Wróćmy się, póki zrobiliśmy szybki tutaj, jak gdyby póki zrobiliśmy szybkie, taką szybką czystkę. Wróćmy się, uzupełnijmy ciutka tę armię, póki, no mówię, jest taki chwilowy spokój. I wtedy już myślę, że już ruszymy ostatecznie. Horda. No właśnie. Co prawda mam strzelających, ale... God damn it. Wczytamy sobie, bo to bez sensu z nimi walczyć. Chyba, żebyśmy osiągnęli dyplomację. To zaraz zobaczymy. Spowolnienie. Co trzeba być? Temu mogłem dać przyspieszenie. Ty jesteś słaby, to co ty tu zdziałasz? Tutaj ty jeszcze gorzej. Dobra. Jakieś to doświadczenie jest, nie? Że tutaj żeśmy dostali. Horda. Ale oni będą chcieli za każdym razem walczyć, więc z tymi to bez sensu trochę ich atakować. Aczkolwiek druga postać by mi się przydała, która coś umie. Dobra, na razie komputer się w ogóle nie wychyla. Jest czwarty dzień, ja tutaj kompletnie nie zdążę obejść tego wszystkiego, ale to już tam mniejsza z tym. Ten już nagle nie chciał walczyć. Dziwna sprawa. Ten już nagle chce. Mogłem dać przyspieszenie, cholera, na tego. Dobra, nie ma tragedii. Podstawowe ucznictwo. Sentami to już na pewno wygramy, one są tak wolne. A jak jest powolnie, to już w ogóle. Dobra, zostawiamy tutaj tą armię. Bo tamten już przyjdzie sobie po tą armię. Bo ja tu i tak wszystkich nie zabiorę. Pomożemy temu tutaj poodwiedzać. Jeszcze przy okazji tutaj zrobimy zakupy. Sześć archa. No i połowa klejnotów. No bo tu już nawet konie żeśmy nie wykupili do końca. Dobra. No i gdzie on tam się znowu... A tutaj gdzieś się wierci tam. Kręci, wierci, kurde, no po prostu nie wiem, no. No dobra, ty już tu stój, bo tu już i tak nic więcej nie zdążysz zrobić. Okej. Kolejnego save'a sobie zrobimy.
No i dobra. Nie no, w tego muszę, bo ten będzie szybciej szedł. Na góry. Po raz kolejny spowolnienie. Steady. Ciebie chcecie się tak wyrywać. Ty spieprzaj. A ty go dokończ. No i tak się rozgrywa takie. O, logistyka, bardzo chętnie. Zaawansowana ziemi, super! Pchi. Oni niestety zaczynają, ale... No właśnie. Dziękuję. No i dobra. Tą postacią się wrócimy do zamku. Mnóstwo. To nie jest tak źle. Ale gorzej tu było na górze, nie? To jest horda, no ja pierdzielę. Horda to jest, chyba z tego co pamiętam, od 50 do 99. No to jest nierealne. A czego on w ogóle pilnuje? Cholera wie, nawet nie wiadomo. Dobra, tym musimy się wrócić do zamku, cwaniaczkiem. On się trochę tutaj... jakby no... ogarnął. Tu nie wiem, czy zdążymy, ale raczej tak. Ty stoisz, omijamy.